połowie 1655 roku armia szwedzka wkroczyła w granice Wielkopolski. Gdy najeźdźcy zbliżyli się do ziemi przemęckiej, starosta Babimojski, Krzysztof Rzegocki, po licznych bojach wraz z towarzyszami schronił się na pobliskiej wyspie Konwaliowej. Tamże leczyli swoje rany. Owa wyspa znajdowała się na środku jeziora. Wrogie oddziały przyczaiły się w szuwarach u jego brzegu. Wszystko przemawiało za tym, że wróg zwycięży. Pewnie by się tak stało, gdyby nie pomoc mieszkańców. Pod osłoną nocy odważny chłop, którego zwali Radomirem, pod nosem Szwedów przemknął łódką na wyspę. Jego zamiarem było ostrzeżenie Rzegockiego przed czyhającym zagrożeniem. Szukał także pomocy. Radomir błagalnym tonem rzekł do starosty: ratuj nas i nasze domy, wymordują naszych, jeśli im nie pomożemy. Otóż uzbrojeni po zęby Szwedzi, nie bacząc na wiek, wywlekają wszystkich chłopów z zagród i zmuszają ich do budowania tratw. Doradź, starosto, co robić? Rzegocki zamyślił się i już po chwili miał gotowy fortel, jak wyjść z tej opresji. Radomir, uradowany tym, co usłyszał, szybko wrócił do swoich. Zdążyła zapaść już ciemna noc, nim dotarł do osady. Niewielu było tam mieszkańców, dlatego też i chat było mało. Nim nastał ranek, wszyscy zebrani wiedzieli już, co mają czynić. Zgodnie z planem Rzegockiego ponacinali sznury łączące bale tratw. Jakież było zdziwienie najeźdźców tym, co zobaczyli. O brzasku poranka jezioro było wzburzone. Tymczasem dowódca trzymał w ręku rozkaz pojmania partyzantów, a wiązało się to z przepłynięciem jeziora. Żołnierze ze strachem wchodzą na tratwy, płyną niepewnie. Fale kołyszą nimi na lewo i prawo. W połowie drogi liche tratwy się rozpadają. Wybucha panika, wielu z nich wraca do brzegu, ale tam czeka już na nich gromada uzbrojonych chłopów. Są bez szans. Inni chwycili dryfujące kłody i popłynęli z nurtem w kierunku cieśniny, ale im także szczęście nie dopisało, gdyż bale rozbijały się o zatopioną skałę i ci zginęli. Ich bezwładne ciała osiadły na skale i porosły drzewami. Ci zaś, którzy zdołali dopłynąć do wyspy, stoczyli krwawą walkę z oddziałem Rzegockiego. Heroizm partyzantów sprawił, że Szwedzi ponieśli klęskę. Radość ze zwycięstwa była wielka. Jednakowoż Polacy zapłacili za to wysoką cenę. Zwycięstwo okupili własną krwią. Walki ustąpiły, czas mijał, a wiosną przyroda jak co roku budziła się do życia. Nastał maj, dawne schronienie polskich oddziałów już opustoszało, zniknęły wszelkie ślady po potopie szwedzkim. Tylko w miejsce plam krwi pojawiły się kobierce konwalii o różowym zabarwieniu. Konwalie te przepięknie kwitną każdego roku. Po dziś dzień na wyspie Konwaliowej są ewenementem przyrody i chlubą ziemi przemęckiej.